Jedyny pierścień leży w szkatułce. Lepiej go tutaj zostawię, dopóki nie sprzedam Bug End. Panie Frodo. Dzień dobry, Samie. Gotów do drogi do Backlandu? Jestem gotów, a raczej będę, kiedy skończę z ogrodem. Lobelia Sackville Baggins kupiła dom. Nie będziesz już musiał pielić w Back End. Chętnie wypieliłbym z Back End Sackville Bagginsów. Nie, muszę po raz ostatni wypielić ogród. Pożegnać się z nim. Zostawić jak należy, zanim Loto i Lobelia go zrujnują. Back End ma najpiękniejszy ogród w Shire. Dzięki tobie. Ale skąd? Na pewno jest wiele ładniejszych. Oj, Mary Brandy Buch mówił, że spotka się z Pipinem Tukiem pod Zielonym Smokiem i zapraszają pana. Długą drogę przeszli tylko po to, żeby się napić. Zastanawiam się, jaki figiel planują. Za pańskim przeproszeniem, pod Zielonym Smokiem nie da się robić żadnych figli. Oberżysta tego pilnuje. Zobaczymy. Witaj, Milo. Witaj, Frodo. Widziałeś ostatnio jakieś elfy? Przykro mi, ale nie. A może trolle? Troli też nie. To dobrze. Najwyższy czas, żebyś odzyskał hobbicki rozsądek. Niektórzy mówią, że jesteś tak szalony, jak twój wuj, co to odszedł ze starym czarodziejem. I w ogóle. Rozumiem, ale przynajmniej miał o czym opowiadać. Do widzenia. Co się stało? Pani Sackville Baggins próbowała mnie uderzyć parasolką. Lobelia? Dlaczego? Goniłem Sancha Proudfoota obok Back End. Powiedziała, że to nie miejsce dla małych nicponi. I co zrobiłeś? Kiedy się odwróciła, rzuciłem jabłkiem i prawie ją trafiłem. Posłała mi spojrzenie, od którego mleko by skwaśniało. I odeszła do Bywater. Szczęśliwej drogi! Lepiej nie marnować tak dobrych jabłek. Ma pan rację! Kamień byłby lepszy. Na pewno wcale tak nie myślisz, Minto. Przepraszam, panie Baggins. Do widzenia. Młyn Sandymana wygląda o wiele sympatyczniej niż sam Ted. Witaj, Ted. Chciałem się pożegnać, zanim... Nie widzisz, że jestem zajęty? Właściwie to nie. Stoisz sobie tylko. Gdybyś znał się na młynach, wiedziałbyś, że próbuję odszukać bardzo ważny metalowy grzbiet, który wypadł z młyńskiego koła. To dlatego młyn nie pracuje? Co tam gadać? Pracuje czy nie pracuje? Wysłałem Magwarta do Bri po nową część. Dam ci znać, jeśli ją znajdę.
Jak wyglądała? Jeśli ja jej jeszcze nie znalazłem, to tobie na pewno się nie uda. Ale... wygląda jak zwykły metalowy trzpiech. A teraz to widzę. Most do Bywater. Tą ścieżką ruszył Bilbo, kiedy zaczynał swoją przygodę dawno temu. Dzień dobry, Angeliko. Będziemy bardzo za tobą tęsknić, Frodo. Doprawdy? Wybierasz się tak daleko. To praktycznie drugi koniec świata. To tylko drugi koniec Shire'u. Bardzo długa podróż. Mam nadzieję, że wrócisz kiedyś do Hobbitonu. Ja również. Do zobaczenia, Frodo. Do widzenia, Angeliko. To ja, proszę pana. No! Złodziej na polu. Złodziej? Skończyłeś kraść grzyby? Czy wolisz omówić to z pieskami? Nie, znaczy, oczywiście, proszę pana. A teraz uciekaj stąd, bo moje pieski załatwią cię na dobre. Mam jeszcze trochę spraw do załatwienia, zanim ruszę do Starego Lasu. Miłego dnia, chłopcze! Jesteś Bagginsem, prawda? Bilbo? Frodo. Frodo Baggins. Mieszka w tym pięknym domu na szczycie pagórka. U Bilba. Co tam słychać, Bilbo? Frodo. Frodo, rzeczywiście. No, ale nie mam czasu na pogawędki. Ruszam do Bree. Ted Sandyman mnie wysłał, żebym przywiózł części do młyna. Bezpiecznej podróży. Dzięki ci, Bilbo.
Nie chce mi się jechać, ale potrzebujemy młyna, a Ted Sandyman mówi, że jest zbyt ważny, aby jeździć samemu. Też sporo psociłem, kiedy byłem w wieku Sancha, ale nigdy nie zabierałem ludziom ich lekarstw. Witaj, Noakes. Wspaniale znowu widzieć cię w dobrym zdrowiu. Dzięki. Znów jestem zdrów jak koń. Ludzie zaczną mnie nazywać dobrze zakonserwowanym, jak twojego wuja Bilba. Niech mu zdrowie dopisuje. Miło to słyszeć. To dzięki tej nowej ziołowej herbacie, co ją pijam. Dobrze, muszę już... Stare kości nie sztywnieją już i nie łupią. Szczerze mówię, prawdziwy cud. To musi być wyjątkowa herbata, ale muszę... Nic w niej wyjątkowego. Zioła rosną dziko na północy. Pietruszka, sosnowe igły i królewskie ziele. Miałem 4 wiązki ziół. Dopóki ten Sancho Proudfoot mi ich nie zabrał, rozsypał wszystkie. Może zdołam pomóc. Pijesz ze mną kufelek? Dzień dobry, szeryfie. Przyszedłem się tylko pożegnać. Idziesz szukać przygód. Co? Przygód? Ja nie miewam przygód. Czemu? Czyżby wszystkie smoki ukrywały się przed strasznymi Bagginsami? Ha! Nie przejmuj się, Frodo. Tak tylko zażartowałem. Wszyscy wiedzą, że jesteś porządnym hobbitem. Nie to co twój wuj Bilbo. Niech mu szczęście sprzyja. Oczywiście. Do widzenia, Robinie. Dzień dobry, Różyczko. Witaj, Frodo Bagginsie. Życzę ci pięknej pogody na czas podróży. Gdzie jest Samwise? Spotkam się z nim, zanim wyruszę. Będziesz tu wracał od czasu do czasu, prawda, Frodo? Taką mam nadzieję. To może zdołasz nauczyć sama manier. Co takiego zrobił? Na niczym go nie przyłapałam, ale pewnie jest jednym z tych psotników, którzy rzucają kamieniami w dzwon alarmowy w Bywater. Gdybyśmy musieli kiedyś uderzyć w dzwon, szeryf Robin może nie zwrócić uwagi, bo pomyśli, że to nowy figiel. Jestem pewien, że sam by tego nie zrobił. Możliwe. Wracaj tu jak najczęściej. Hej, Frodo! Co tak późno? Czy ta oferma Sam zapomniał ci powiedzieć, że przyjdziemy? Dajcie spokój Samowi. Co was dwóch łobuzów sprowadziło aż do Bywater? Śniadanie! Choć pora już raczej na obiad! Siadaj! Przeszliście taki kawał, żeby zjeść śniadanie? Nie mogę powiedzieć. To tajemnica. Nie mów mu! Za późno. Nasz spisek został wykryty. Teraz można już wszystko mu opowiedzieć. Ponieważ będziesz przechodził koło farmy starego Makota, pomyśleliśmy, że znowu wyprawimy się do jego ogrodu. Trzech? To już kompania. Jak za dawnych czasów. Pamiętasz te pieczarki? Pamiętam jego wściekłe psy. Mam wrażenie, że Frodo się boi. Ty się boisz, Pipinie? Nigdy się nie boję, Mary. Te psy tylko szczekają, a nie gryzą. Stary Magot zagroził, że się przekonam, jak gryzą. Tylko dlatego, że cię złapał? Tym razem musisz być ostrożniejszy. Pamiętasz zapach tych grzybów w garnku? Uwielbiam grzyby. No to załatwione. Spotkamy się przy farmie Magota. Dzień dobry, panie Gamgi. Witaj, młody Frodo. Mam nadzieję, że mój chłopak sam będzie się dobrze sprawiał w twoim ogrodzie w Ustroni. Gdyby się lenił, koniecznie daj mi znać. Pański syn to świetny robotnik, panie Gamgi. Uptas z niego. Ale to miło, że zabrałeś chłopaka ze sobą. A bądź ostrożny na drodze. Dziwne rzeczy się dzieją. W południowej ćwiartce widzieli podobno głodne wilki. Tak przynajmniej mówił Hugo Brisegild w gospodzie pod Bluszczem. Wilki? W Shire? Tak też mu powiedziałem.
Wilki w Shire? Mój stary ojciec opowiadał mi podobne historie, kiedy byłem jeszcze dzieciakiem. Nie sądziłem, że dożyję takich czasów. Mam nadzieję, że wilki wyniosą się równie prędko, jak przyszły. Do widzenia, panie Gamgi.